Jednym z powodów niskiej skłonności polskich przedsiębiorstw do inwestowania jest fakt, że w dużych spółkach Skarbu Państwa w ostatnim okresie mieliśmy częste wymiany zarządów spółek, co powodowało, że jak to sprawdzili dziennikarze pewnego dziennika, spółki Skarbu Państwa z WIG-u 20 poza jedną nie powiększyły swoich inwestycji. I tutaj można powiedzieć, że najprawdopodobniej wynika to z faktu, że jeżeli nowy prezes czy nowy zarząd przychodzi do spółki, to potrzeba mu trochę czasu, żeby się zorientować w sytuacji, żeby podejmować decyzje inwestycyjne, które są decyzjami nieraz ryzykownymi, wobec czego ci nowi przychodzący mają pewne obawy i ich skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji może być niewielka, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę fakt, że wielu z nich jest przedsiębiorcami z przypadku, poprzednio byli wójtami i w tej sytuacji zachowują się nieraz jak urzędnicy. Ale jak zwykle bywa w takich sytuacjach, przy takich zmianach, niektórzy się nie sprawdzają, a inni się sprawdzają, więc nie jest to może najlepszy moment na eksperymenty kadrowe tego rodzaju. W każdym razie efekt jest taki, że mamy tutaj jakby zatrzymanie inwestycji ze strony spółek Skarbu Państwa.